Hej, zbliża się koniec października i początek listopada. W Polsce są to bardzo ważne święta wszystkich świętych. A jak to wygląda w Hiszpanii i jak to wygląda w Meksyku? U nas coraz bardziej popularny jest Halloween. W Hiszpanii też coraz bardziej jest popularny Halloween. Ale czy wiecie, że każdy region Hiszpanii ma swoje tradycje? Na przykład w jednym z nich jedzą kasztany. W Hiszpanii nazywają to Día de Todos los Santos. I tak naprawdę było to podobne do naszych zaduszek. I właściwie znaczy to samo, co po polsku. Jednak coraz częściej pojawia się Halloween. Natomiast w Meksyku mają coś takiego jak Día de los Muertos. Pewnie oglądaliście film Coco i tam bardzo dobrze pokazali tą tradycję. W Meksyku jest to święto wesołe. U nas w Polsce jest to święto smutne. Natomiast Hiszpanie raczej są tacy pomiędzy tym wszystkim. Z tego co widziałem 20 lat temu, już Hiszpanie jakoś specjalnie nie świętowali tego dnia na cmentarzach, nie zapalali świeczek i de facto było to troszkę bardziej schowane i bardziej było widać na ulicy Halloween.